Cześć, z tej strony Marcin. Kolejne, drugie już zadanie od Oli w ramach darmowych korepetycji. Dalej, tym razem geometria analityczna i zadanie mamy następujące. Dane są proste y. Punkt przecięcia prostych są wierzchołkami trójkąta ABC. Musimy obliczyć sobie obwód tego trójkąta. Dobrze. Co trzeba zrobić? Na początku będziemy musieli rozwiązać trzy układy równań, żeby wyznaczyć punkt przecięcia dwóch prostych, tak? Czyli bierzemy sobie pierwszą prostą, y równa się x plus 2 i drugą prostą, y równa się minus x plus 4 i robimy z tego układ równy. Po prostu. No ponieważ tutaj jest x i minus x, to oczywiście możemy to od razu sobie dodać stronami. Tu wyjdzie 2y, a 2 plus 4 to jest oczywiście 6 i z tego wychodzi, że y równa się 3. A jeżeli y równa się 3, to 3 równa się x plus 2 i po odjęciu dwójki x równa się 1. Czyli pierwszy punkt A ma współrzędne 1, 3. Dobra. To samo robimy z kolejnym punktem, czyli bierzemy sobie teraz powiedzmy drugie minus x plus 4 i tu bierzemy y równa się, to jest oczywiście 1 druga x minus 2. To sobie pomnożę przez 2, żeby znów mieć przeciwne współczynniki. Czyli pierwszy sobie przepisuje minus x plus 4, a drugim mamy 2y równa się 1 druga razy 2 to jest x i minus 2 razy 2 to jest oczywiście minus 4. Dodajemy y plus 2y to są 3y, x-y się kasują, 4 minus 4 to jest 0. Dzielimy przez 3, czyli y równa się 0. No to skoro y równa się 0, to postawmy do pierwszego. 0 równa się minus x plus 4, dodamy x-a, czyli x równa się 4. To znaczy, że punkt B ma współrzędne 4, 0. OK. I dokładnie tak samo robimy z... To sobie skasujemy, żeby mieć więcej miejsca. Z pierwszym i trzecim równaniem, czyli pierwsze równanie to jest y równa się x plus 2, a drugie równanie to jest y równa się 1 druga x minus 2. Tym razem zrobię to troszkę inaczej, pomnożę sobie przez minus 1 to pierwsze, bo będę miał minus y po lewej stronie, tak? Minus x minus 2, a tu mamy y równa się 1 druga x minus 2. Dodajemy. Tu się wyzerują. Minus x plus 1 druga x to jest minus 1 druga x to jest minus 4, tak? Bo minus 2 to jest minus 4. Dodamy sobie połowę x-a, czyli 1 druga x równa się minus 4, pomnożymy przez 2, czyli x równa się minus 8. Tak? No i jeszcze y, czyli na przykład do pierwszego postawimy y równa się minus 8 plus 2, czyli y równa się 6 na minusie. To znaczy, że współrzędna punktu C to jest minus 8, minus 6. No, może być. Jeszcze sobie sprawdzę. Dobra, pasuje. A ten było do pierwszego. 1, 3, 1, 3. A to było do drugiego. 4, 0, 4, 0. Pasowałoby. OK. My mamy obliczyć obwód tego trójkąta, czyli musimy wyznaczyć długość boku AB, długość boku BC i długość boku AC. Jak to się robi? Ano robi się to z takiego wzoru, że piszemy, że długość boku AC równa się taki duży pierwiastek i mamy. Odejmujemy sobie x, czyli współrzędne x-owe oczywiście, 1 minus 8, czyli odejmujemy 1 minus minus 8 to będzie plus 8 i podnosimy do kwadratu plus i to samo robimy z y-kami. 3 minus minus 6 będzie plus 6 do kwadratu. To się równa. 1 plus 8 to jest 9 do kwadratu 81. 3 plus 6 to jest 9 do kwadratu 81. To się równa pierwiastek ze 162, a to jest nic innego jak 9 pierwiastków z 2. Dobra. Liczymy, to było AC, tak? To nie zaczęło od AB? Nie wiem. Lecimy AB. I znowu, pierwiastek AB. Odejmujemy współrzędne x-owe. 1 minus 4 kwadrat plus współrzędne y-owe 3 minus 0.
Równa się. Pierwiastek. 1 minus 4 to jest minus 3 do kwadratu, to jest 9, plus 3 do kwadratu 9, czyli to jest pierwiastek z 18, a to inaczej jest 3 pierwiastki z 2. No i zostaje nam jeszcze BC bodajże. I to już zrobimy szybciej. 4 minus minus 8 to jest 12 do kwadratu, plus 0 minus minus 6 to jest 6 do kwadratu. Równa się. 12 do kwadratu to jest 144, 6 do kwadratu to jest 36, czyli to jest pierwiastek ze 180, a to się równa 9 razy 20, jeszcze więcej, 36 razy 5, czyli to jest 6 pierwiastków z 5. Ile wynosi obwód? 9 pierwiastków z 2 plus 3 pierwiastki z 2 to jest 12 pierwiastków z 2 plus 6 pierwiastków z 5. Więc to zadanie wcale nie jest trudne, może jest długie, bo trzeba 3 układy równań rozwiązać i 3 razy zastosować wzór na długość odcinka, ale to jest praktycznie podstawianie do wzoru rozwiązywania układów równań, więc myślę, że nic takiego strasznego. A jest za 4 punkty chyba z jakiejś podstawy. No, tyle. Pytania w komentarzach, łapki w górę mi niewidziane, a ja zmykam do kolejnych zadań, a przesłaliście mi ich naprawdę dużo, więc jest co robić. Na razie. Zmotywuj nas do dalszej pracy, zostawiając łapkę w górę i subskrypcję. Jeśli dalej masz problemy z matematyką, zajrzyj na naszą stronę matematykaspasją.pl.